na początku remontu wieży Anna w Szczawnie-Zdroju. Jest to punkt taki charakterystyczny, od lat znany w Szczawnie-Zdroju, dla nas jest bardzo ważny i widzę dla gości, kuracjuszy i czy przyjezdnych z okolicznych miejscowości też jest ważne to miejsce i chcemy nadać nowy wizerunek. Przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, powiedziałem, że dobrą datą byłaby właśnie 26 lipca, bo dzisiaj są imieniny Anny i to jest inauguracja dla jej nowej sukienki, powiedzmy, dla tej wieży nowego wizerunku. Oczywiście wieża, ze względu na to, że jest zabytkowa, nie może zmienić swojego wyglądu w jakiś radykalny sposób, ale myślę, że czas, żeby ją zrewitalizować, odnowić i dodać trochę blasku. Co przewidujemy w tej wieży zrobić? Uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie, czy uzyskamy dofinansowanie dokładnie, w kwocie 190 tysięcy złotych, bo na taką kwotę została podpisana umowa na realizację tego zadania. Najkorzystniejsza oferta była na kwotę 420 tysięcy złotych. Co za te 420 tysięcy złotych chcemy zrobić? A więc odnowić elewację, czy żeby wizerunek, podświetlenie, odnowienie tarczy zegara, wymiana okien, wymiana drzwi. Również dojście do wieży będzie zmodernizowane, będzie również przebudowany ten mur, który jest ten mur tarasowy i te blanki tam będą wypełnione szkłem, tak żeby dodać uroku i żeby bezpiecznie mogli się czuć turyści czy ci, którzy będą z dziećmi tam przebywali, oglądając panoramę Szczawna. Wieża została ukończona, jej budowa 18 sierpnia 1818 roku, czyli w tym roku świętuje swoją 199. rocznicę. Za rok wieża będzie miała 200 lat, czyli tym ukłony dla pana burmistrza, bo lepszego czasu na renowację wybrać nie można było. Anna była romantyczką. Dwór, który stworzyli wówczas w książu, słynął ze swojego splendoru, ale także z zamiłowania do kultury, literatury, sztuki. Gościł na nim Johann Wolfgang Goethe. Właśnie w duchu architektury romantycznej powstała ta wieża, która była ulubionym miejscem spacerowiczów od początku istnienia tego obiektu. Odwiedzali ją wielcy tego świata. Odwiedziła ją caryca Rosji Aleksandra z carem Mikołajem I. Był na niej także Winston Churchill. To był obowiązkowy punkt. W 1835 roku wieża uzyskała zegar, zresztą na prośbę kuracjuszy, który informował o porach posiłków i porach zabiegów kuracyjnych. W tej chwili trwają prace rozbiórkowe, dopiero rozpoczęliśmy ten remont. W następnej kolejności będą prace murarskie, prace elektryczne, no i w dalszej kolejności, tak jak harmonogram prac przewiduje. Kończymy w połowie października tego roku, czy mam nadzieję, że już wkrótce się spotkamy na uroczystym otwarciu.